tak się zmienił klimat na heavy metal od momentu, kiedy zaczynaliście? Ja myślę, że się nie zmienił, że metal, przynajmniej z tego, co ja pamiętam, te kapele, które były w latach 80., no w 90. było troszeczkę przyćmienie tego metalu na rzecz grunge'u. Teraz to wszystko się wymieszało. Myślę, że nie ma jakiejś rewolucyjnej zmiany, że ten metal, który był 30-20 lat temu, jest dokładnie teraz taki sam. Bo to jest jakby, wiesz, to jest taka formuła i ramka chyba, tak mi się wydaje, bo jeżeli on... Chodzi mi o to, czy jest niszowy, był niszowy, wiesz co? Zawsze był niszowy? Jak nie, 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 kiedyś w ogóle nie był niszowy, myślę, że niszowy jest w naszym kraju, ale to jest... Do dzisiejszego dnia nie potrafię tego zrozumieć, komu na tym zależy, żeby tej muzyki metalowej, rockowej jako takiej nie było w mediach. To czyli co to media? Tylko i wyłącznie, bo wiesz, jeżeli rodzi się młode pokolenie i nie puszcza się tych zespołów rockowych, jakichkolwiek rockowych, prawdziwych rockowych, tylko wmawia im się, że na przykład Strachy na Lachy czy Kult to są rockowe kapele, to wiesz, to chyba trochę jest jakieś przekłamanie, no. I oni po prostu nie wiedzą. O! I to jest zespół rockowy. To jest zespół rockowy, niszowy. Czy kiedy piszecie, aranżujecie muzykę, to w jaki sposób podchodzicie do harmonii? Czy to jest riffowo? Czy bardziej, czy patrzycie na piony, jakie tam powstają? Powiem ci szczerze, że ja się nigdy nie zastanawiałem nad tym. Po prostu biorę gitarę i zaczynam coś grać, wiesz, i nagle coś fajnego wychodzi, wiesz. Potem jak pozostałe gitary się dokładają. Na zasadzie groove'u to jest, czy wiesz, na zasadzie... Potem jak już to na przykład nagrywam sobie w komputerze, to słucham tego kilka razy, kilkanaście razy i wtedy dopiero się zaczyna ta właściwa praca. Wiesz, bo to jest tak, ja sobie robię szkic całego utworu u siebie w komputerze, wszystko robię. Nie, bez basów tylko nie nagrywam, chociaż też mógłbym. I potem na próbę przychodzimy i każdy coś tam pokazuje, ja pokazuję, wiesz, tą główną konstrukcję i każdy dokłada coś. Niekoniecznie to jest zgodne z tym, co ja sobie wymyśliłem. Wiesz, nawet się nie upieram, bo każdy ma jakby swój obraz danego utworu i wtedy czasami powstają zupełnie inne rzeczy niż ja sobie tam zrobiłem. Czasami jestem z tego zadowolony, a czasami nie. Zdarza się, że wiesz, że wydaje mi się, że utwór jest zepsuty na przykład, wiesz, bo tak już sobie, wiesz, zrobiłem, wymyśliłem, ale generalnie no to tak jak powiedziałeś, chociaż no nie zastanawiałem się. Biorę gitarę, nagrywam i potem bardzo serdecznie zespół Turbo pozdrawia Nysę, w której chyba graliśmy kiedyś w latach 80. bodajże, nie pamiętam, ale... Dobry wieczór, Nysa! Dobry wieczór, Nysa! I dobranoc, Nysa! Zapraszam wszystkich! Dziękujemy serdecznie za fajne, fantastyczne przyjęcie. Jeszcze się będzie dużo działo. Do zobaczenia. Żeby było w tym... Nazywam się Morfus! I zaraz wam skopiemy tyłki. No i bardzo dobrze. Widzicie tych panów tutaj z przodu, co oni robią? O to w tym numerze chodzi właśnie. Thank you.
wszystko jest czas. Powtarzali, że nie wierzyć to głową. Przekonali, że spokojny jest dom. Pominięte już nic, tylko jakoś wciąż nie wiem jak żyć.
Dziękujemy serdecznie wam. Dziękujemy serdecznie załodze, która jest jedną z nielicznych, które w Polsce widziałem, które bawiły się razem z wami, a nie walczyły. Dzięki!